Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Łukasz Stelmach 2. No i oczywiście, słuchajcie, może nie tematem numer jeden, ale na pewno takim, który był cały czas obecny w mediach w ostatnie jakieś chyba dwa tygodnie, to oczywiście temat filmów Marvela i krytyki tychże przez zasłużonych ludzi Hollywood, a ostatnio też przez ludzi, którzy nie mają nic wspólnego i wydają się być tak daleko od blockbusterów i filmów MCU, jak tylko się da, ale najwyraźniej oni też są tutaj o te filmy Marvela pytani. Z jednej strony mamy krytykę filmów Marvela, mniej lub bardziej celną, mniej lub bardziej emocjonalną, z drugiej strony mamy też próbę bronienia tych filmów i wypowiedzi osób z nimi związanych, więc no dzieje się. I najlepiej, oczywiście najbardziej na tym korzystają dziennikarze, którzy mogą sobie konstruować te swoje sensacyjne nagłówki o tym, jak to dany reżyser powiedział, że filmy Marvela są takie i takie, i to się zawsze będzie klikać i tylko dlatego prawdopodobnie jeszcze ta cała drama tutaj dogorywa, bo prawda jest taka, że na jakimkolwiek merytorycznym poziomie to już się dawno skończyło. To już stało się absolutnie żartem i wyłącznie memem, aniżeli jakąkolwiek sensowną dyskusją na temat jakości filmów Marvela, czy stanu obecnego rynku filmowego. O tym już nie ma tutaj co mówić. Zresztą masa naprawdę fajnych memów się pojawiła o tym, jak to bracia Lumière albo Georges Méliès również są bardzo niepocieszeni tym, jak wygląda w tym momencie kino blockbusterowe. No, więc w tym temacie wydaje mi się, że już wszystko zostało powiedziane, więc stwierdziłem, że w sumie też podsumuję niejako ten temat. Słuchajcie, bo moim zdaniem akurat to, co mówi Martin Scorsese, czy to przy okazji swojej pierwszej wypowiedzi, czy drugiej, to moim zdaniem były totalne głupoty i nic z czym mógłbym się zgodzić, ale dawało to przestrzeń do dyskusji. No, samo to, że mówi to Martin Scorsese, który jest wciąż aktywnym reżyserem, wciąż z jego zdaniem, moim zdaniem zwyczajnie należy się liczyć. Także no, tam były jakieś argumenty, tam była jakaś próba podjęcia tematu, więc można było sobie z tym dyskutować. I jeszcze za moment do tego wrócę, natomiast w momencie, w którym wyskakuje nagle Francis Ford Coppola, który no, siedział pod ziemią od jakiegoś czasu i w zasadzie nie brał żadnego aktywnego udziału w tym, co się w Hollywood robi, i on nagle stwierdza, że no filmy Marvela, że Martin Scorsese to w ogóle był miły, mówiąc to, co mówił, ale filmy Marvela są despicable, czyli nie wiem, podłe, obrzydliwe, czy coś w tym guście. I poza tym one nie są w stanie nikogo zainspirować do niczego, nie podnoszą na duchu, nie wyciągają niczego, co dobre z ludzi. To doskonale wiesz, że to jest po prostu starszy pan, który od dawna już nie trzyma ręki na pulsie, nie wie, czym są te filmy, nie wie za bardzo, o co tutaj chodzi, ale poczuł potrzebę poprzeć kumpla i tyle. No bo co by nie mówić o filmach Marvela, można zarzucać im wiele, jeśli chodzi o ich poziom, powiedzmy, o jakieś walory artystyczne i też jeszcze za moment do tej kwestii wrócimy, no to akurat faktu, że wpływają jakoś emocjonalnie na swoich odbiorców, no odmówić im zwyczajnie się nie da i wie to każdy, kto chociaż poświęcił parę chwil na to, żeby zrozumieć, czym te filmy są i z czego wynika ich duży sukces. No ale o tym też już mówiłem w poprzednich filmach. Akurat jeśli chodzi o, wiecie, inspirowanie się, o wyciąganie z nich jakichś pozytywnych wzorców, wydaje mi się, że to nawet już nie podlega dyskusji. To jest oczywiste, że na tym te filmy bazują, na tym one zbudowały swój wielki sukces, że zwyczajnie rezonują z ludźmi emocjonalnie. I to, czy są artystycznie w jakikolwiek sposób wartościowe, no to jest kwestia do dyskusji, ale to, czy mają jakiś emocjonalny wpływ na widza, no to zdecydowanie tak. No nie byłoby, wiecie, tłumów ludzi w kinach, po prostu płaczących jak wielki fioletowy typ CGI sprawia, że połowa ludzi na świecie, w fikcyjnym świecie ginie, gdyby nie to, że właśnie taki emocjonalny wydźwięk te filmy mają. No i oczywiście potem były jeszcze wypowiedzi filmowców pokroju Kena Loacha, gości, którzy, tak jak mówiłem, no są tak daleko od blockbusterów, jak się tylko da, którzy stwierdzali, że no to słabe filmy są generalnie i bardzo prymitywne. No bo no pewnie, że dla nich takie są, no to jest oczywista sprawa, no ale zawsze taki nagłówek potem fajnie wygląda. Bardzo mi się natomiast podobało to, jak film WPPL, bo oczywiście aferka dotarła też i do nas, do Polski, zapytało o zdanie na ten temat Krzysztofa Zanussiego. I Krzysztof Zanussi, chyba troszkę zbity z tropu, że w ogóle ktoś go o to pyta, odpowiedział po prostu tak
sensownie i z klasą, jak się tylko dało, mówiąc o tym, że no, dla mnie to jest trochę prymitywne kino generalnie. Ja tu parafrazuję oczywiście. No, to jest prymitywne kino, ale no, jeśli komuś się podoba, to spoko. Jeśli dla kogoś ma to jakiś wymiar tutaj emocjonalny, no to fajnie. I to nie jest dokładna wypowiedź, może wam podlinkuję, jeśli chcecie, natomiast no, wypowiedź była bardzo w tym guście. Na zasadzie, no, jak się komuś podoba, to fajnie, nie? Ale to nie dla mnie. Oglądam czasem w samolocie 5 minut, bo efekty specjalne są fajne. I no, myślę sobie, no to jest najbardziej logiczna odpowiedź, kiedy ktoś, kto w ogóle nie siedzi w tym temacie, dostaje pytanie, co myśli o tym. No, jakby ktoś mnie zapytał, co myślę o anime, to też bym powiedział, że no, to jest moim zdaniem trochę, no ja nie lubię, nie lubię, nie wiem, nie trafia do mnie ta estetyka, irytuje mnie to. Nie wiem, czasem obejrzę 5 minut jakiegoś fragmentu, który ktoś mi podeśle i tyle. Ale nie ma tutaj absolutnie żadnego słowa, ani ja bym się na nic takiego nie zdobył, mówiąc o czymkolwiek, czego nie lubię osobiście. Ani też Krzysztof Zanus nie mówi tutaj o tym, że to nie jest kino, albo że filmy Marvela zalewają kina, więc właściciele kin muszą powstać i powstrzymać tę inwazję. I tym się właśnie różni to, o czym ja tutaj mówiłem, czyli odmawianie tym filmom miana kina, odmawianie tym filmom jakichkolwiek walorów artystycznych, odmawianie twórcom tych filmów, którzy no, wkładają masę serca, masę umiejętności, masę wysiłku w te filmy, odmawianie im tego, że robią kino. I co, Ryan Coogler nie robi kina, James Gunn nie robi kina, Kenneth Branagh nie robi kina. I czy ten cały bullshit o tym, jak to filmy Marvela zalewają kina po prostu i po prostu inne filmy wtedy nie mogą być grane, od zwyczajnego wyrażenia swojego zdania, tak jak to zrobił właśnie Zanussi w tym momencie, czy Ken Loach, czy ktokolwiek inny. Bo jeśli ktokolwiek z tych ludzi uważa, że te filmy, domyślę filmy Marvel Studios, są kiepskie i są słabe i są prymitywne, to proszę bardzo, mogą tak uważać, nikomu to absolutnie nie przeszkadza i nikomu by to nie przeszkadzało. Wydaje mi się, że ta pierwsza wypowiedź Martina Scorsese jeszcze mogłaby zostać pod to pociągnięta. Ja się obruszyłem bardziej na mówienie, że to nie jest kino, bo moim zdaniem to już jest trochę krok za daleko mówienie o tym, co jest kinem, a co nie jest kinem. Natomiast jeśli komuś się te filmy nie podobają, proszę bardzo. No mi się, nie wiem, Batmany Christophera Nolana nie podobały i co w związku z tym, no. Ale też nie będę chodził i mówił, że to nie jest kino, to nie jest adaptacja komiksu, to nie jest coś tam. No, to są dwie różne rzeczy. Albo mówimy po prostu, co my uważamy na dany temat, albo już szukamy jakiejś uniwersalnej definicji i wówczas wystawiamy się na polemikę z różnych stron. Więc w tym momencie, w którym no, pojawia się taka postać jak Krzysztof Zanussi i jest w stanie pokazać, jak z klasą się wypowiedzieć na ten temat i pokazuje to ludziom takim jak Scorsese czy Coppola, to wiemy, że temat jest w tym momencie zamknięty. Zresztą niedawno też wypowiedział się Bob Iger, wiecie, wielki imperator Disneya, który na chwilę wyszedł ze swojej sali tronowej, zdjął swoją szatę i swój kaptur i stwierdził, że powie parę słów do mikrofonu. No i wydaje mi się, że on bardzo celnie tutaj wspomniał o tym, że jest to zwyczajnie no, brak szacunku, że to są też filmy, które są też tworzone przez naprawdę bardzo dobrych twórców. I zakładanie, że to jest coś gorszego, albo to już nie jest kino, tylko dlatego, że no, te filmy są popularne, no jest nie na miejscu najzwyczajniej w świecie, a używanie takich określeń jak despicable na temat filmów, no to już jest zwyczajnie coś, co no nie przystoi, szczególnie takim ludziom jak Coppola czy Scorsese, którzy no jednak są w ramach kina zasłużeni. I właśnie chciałbym podkreślić tę jedną rzecz, bo wiele komentarzy pod moimi wypowiedziami, czy tutaj, czy na napisach sprowadzało się do takiego założenia, że no przecież oni mogą mieć swoje zdanie. No jasne, że mogą, natomiast ja też mogę mieć swoje i mogę się nie zgadzać z ich zdaniem, ale to się nie o to chodzi, bo też wiele osób zaznaczało, że no im się nie podobają te filmy i co z tego? Czemu ktokolwiek miał mieć ból dupy w związku z tym, że komuś się nie podobają filmy? Tylko no tak jak już wspomniałem wcześniej, nie tego tyczyła się cała dyskusja. To, że im się nie podobają te filmy, to spoko, niech im się nie podobają. Natomiast w momencie, w którym zaczynamy z jednej strony mówić o tym, że jeśli im się nie podobają te filmy, to znaczy, że to nie jest kino, no to wtedy się robi problem, no bo wówczas zaczyna się ogólna dyskusja, to w takim razie czym jest kino. I Scorsese zresztą w tamtej swojej pierwszej wypowiedzi rzucił definicją, czym jest dla niego kino, że są to filmy, które przekazują jakieś emocjonalne czy jakieś psychologiczne tutaj doświadczenia innym osobom. I szczerze, to jest
Również czysto subiektywna kwestia, czy dla kogoś film Marvela przynosi takie subiektywne, nie subiektywne, takie psychologiczne czy emocjonalne treści, czy nie. I naprawdę trudno znaleźć argumenty na to, że no nie, że tam żadnych takich emocjonalnych wartości nie ma. Moim zdaniem, jeśli już się można czepiać filmów Marvela czy jakichkolwiek innych blockbusterów, to są to kwestie bardziej formalne. To jest to, że te filmy są mimo wszystko bardzo schematyczne. Te filmy opierają się mimo wszystko na tropach, które są powtarzane. To jest tak, że któryś film wypracuje jakąś formułę, to potem wytwórnie się tego trzymają. Natomiast wiecie, jedną rzeczą jest krytykowanie jakości tych filmów, szczególnie tych kwestii formalnych, realizacyjnych, a z drugiej strony zakładanie z góry, że nawet filmy będące tak bardzo oparte o jakąś formułę nie mogą wywoływać emocji u widzów, bo wydaje mi się, że no, będąc w centrum tego wszystkiego, doskonale wiem, że wywołują masę emocji wśród ludzi. Bardzo często jest tak, że ludzie przymykają oko na jakość filmu, na te wszystkie takie podręcznikowe rzeczy, które powinny tworzyć dobry film, bo zwyczajnie rezonują z nimi te produkcje emocjonalnie. I co w tym momencie jest istotniejsze? Wydaje mi się, że wręcz to drugie. Więc absolutnie nie miałbym nic przeciwko, gdyby wyszedł sobie Martin Scorsese czy ktokolwiek inny z ludzi kina i powiedział, że no moim zdaniem jest tutaj problem, ponieważ masowa publika uwielbia filmy, które jeszcze mają naprawdę bardzo dużo do poprawienia, które wciąż mają masę problemów, masę wad, które ich twórcy powinni prędzej czy później naprawić. I zwyczajnie pomówić o poziomie tych filmów. Wydaje mi się, że taka dyskusja by zrobiła naprawdę wiele dobrego w temacie, gdyby wyszli ci ludzie i naprawdę poddali te filmy krytyce jako, wiecie, jako uznani twórcy najzwyczajniej w świecie, wiedząc, że mówimy tutaj o najpopularniejszym w tym momencie gatunku kina, jaki jest. Byłoby bardzo fajnie, gdyby ktoś wyszedł, ktoś taki jak Martin Scorsese chociażby, i poddał tę produkcję rzeczowej, fachowej krytyce. I wydaje mi się, że wówczas nikt absolutnie nie pisnąłby słówkiem, wiedząc, że Martin Scorsese ze swojej pozycji, z pozycji absolutnego autorytetu, jeśli chodzi o filmy i kino, zechciałby powiedzieć parę słów o tym, co uważa o tych filmach, jeśli chodzi o ich poziom, jakość wykonania i tak dalej. Natomiast kiedy przychodzi po prostu ten sam Martin Scorsese i rzuca takie leniwe, to nie jest kino, bo moim zdaniem nie przekazuje emocji, albo rzuca te głodne kawałki o tym, jak to filmy Marvela zalewają kina i właściciele kin muszą przestać zatrzymać jakoś ten napływ, no to jest troszkę marnowanie na dobrą sprawę możliwości, marnowanie okazji do tego, żeby taką dyskusję na temat jakości tych filmów rozpocząć, bo wówczas sprowadzamy to właśnie do takiego prostego, że o, szrot nas zalewa i tyle. Gdzie wydaje mi się, że kwestia jest bardziej zniuansowana i bardziej skomplikowana i szkoda, że w ten sposób ta dyskusja nie przebiegła. Już nie mówiąc, to później jak wyskakuje Coppola i mówi o tym, że te filmy są despicable, bo to już jest w ogóle poniżej krytyki. No bo słuchajcie, prawda jest taka, że filmy komiksowe mają masę problemów za sobą, mają masę problemów przed sobą. Mi się też ostatnimi czasy szczególnie zdarzało filmy Marvela krytykować. Zresztą, kurczę, bardzo niedawno miałem materiały o tym, że dużo bardziej czekam na filmy Warnera z bohaterami DC przez to, że nie są właśnie częścią tej wielkiej machiny taśmowej, tej formuły, która działa, i przez to można się spodziewać wielu różnych rzeczy, przez to dostajemy takie filmy jak Joker, które jednak są trochę inne. Natomiast w przypadku Marvel Studios wiemy, że będziemy dostawać mniej więcej takie same filmy cały czas, bo to działa, ale to nie oznacza wciąż, że dany seans nie wniesie nic do życia jakiegoś człowieka. To nie jest wciąż powiedziane, że dany film nie będzie w jakiś sposób inspirujący, czy ważny, że to odejmuje mu jakiekolwiek miano, wiecie, kina, czy sztuki. Każdy film, który pojawia się w kinach, jest tym mariażem sztuki i biznesu. Wszystkie filmy są robione dla pieniędzy. Ja przepraszam, że tutaj komuś mogę zburzyć w tym momencie idealistyczny światopogląd, że film to jest po prostu artystyczny wyraz reżysera i tak dalej. No nie, filmy to są produkty robione przez ludzi, którzy składają się na produkcję, żeby po prostu potem odzyskać te pieniądze najlepiej w większej liczbie. I zatrudniają do tego fachowców pokroju reżysera, czy scenarzystów, czy aktorów i tak dalej, żeby tę robotę jak najlepiej wykonali. I w tych ramach oni oczywiście
wykonują jak najlepszą robotę i zdarza się, że w tych ramach powstają prawdziwe cudeńka, prawdziwe dzieła sztuki i Martin Scorsese też w takich ramach musiał pracować, ale to jest absolutna norma i warto mimo wszystko mieć to na uwadze, że to nie jest tak, że mamy sztukę, gdzie twórcy mogą robić co im się podoba, żewnie, a z drugiej strony mamy tutaj te korporacje, które tam cały czas taśmowo rzucają wszystko i gdzie reżyser jest tylko, wiecie, jak malarz pokojowy, a nie jak artysta, który będzie malował piękny po prostu pejzaż na płótnie. No nie, tak naprawdę te światy są dużo bardziej zbliżone niż się komukolwiek może w tym momencie wydawać. Z tym, że słuchajcie, no moim zdaniem tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że to wszystko zaczęło się od wypowiedzi Martina Scorsese i potem zeszło właśnie na te takie idealistyczne gadanie o tym, że no te filmy to jest produkt, a nie prawdziwa sztuka, co zawsze jest po prostu pustosłowiem i moim zdaniem nie warto zwyczajnie skręcać w tego typu rejony dyskusji. Ale biorąc pod uwagę, że to zaczęło się od Martina Scorsese, ja jestem wciąż zdania, że to wynika nie z tego, że Martin Scorsese pochylił się nad poziomem tutaj kina rozrywkowego, ale wynika z tego, że Martin Scorsese najzwyczajniej w świecie czuje się bardzo rozczarowany tym, jak w tym momencie wygląda biznes filmowy, ze względu na to, że jego produkcja nie została potraktowana tak, jak on by sobie życzył. I troszkę się z tego nabijaliśmy w napisach, może trochę niepotrzebnie, natomiast wydaje mi się, że to jest przede wszystkim wyraz jakiegoś takiego osobistego rozgoryczenia i rozczarowania. I powiem wam, że wcale nie uważam, żeby to było coś, co jest trudne do zrozumienia, wręcz przeciwnie, myślę, że trochę rozumiem w tym momencie postawę Scorsese, który, wiecie, robił masę kasowych filmów przez długie lata, uznanych krytycznie, zarabiających także duże pieniądze. Zresztą parę jego ostatnich filmów, Wilk z Wall Street, Infiltracja, Gangi Nowego Jorku, co tam jeszcze było, Aviator. No, parę jego filmów miało naprawdę duże budżety, sprzedało się to naprawdę, miało naprawdę duży box office, więc Scorsese no, był bardzo długo częścią tego hollywoodzkiego biznesu, tej produkcyjnej maszyny, a jednocześnie był doceniany także z tej artystycznej strony. No i potem nasz reżyser stwierdził najwyraźniej, że to jest czas, żeby wreszcie zrealizować te projekty, które zawsze chciał zrealizować. No bo kiedy jak nie teraz? No młodszy już nie będzie, wciąż jest mimo wszystko może nie u szczytu, bo to ciężko określić z dzisiejszej perspektywy, ale wciąż nie straci absolutnie nic, powiedzmy, ze swoich umiejętności jako reżyser, ze swojej energii, więc, a jednocześnie no, w tamtym czasie miał naprawdę wysoką pozycję w Hollywood, więc najlepszy czas na to, żeby wreszcie zrealizować te rzeczy, które zawsze chciał zrealizować, więc zrobił to swoje Milczenie, o którym już mówił od bardzo dawna, zawsze chciał tego typu film, będący jakimś takim religijnym manifestem, powołać do życia, no i wytwórnia się na to zgodziła, powstał ten film, i okazało się, że nikt na niego nie poszedł, że nie zarobił absolutnie nic, więc to już było, myślę, małym rozczarowaniem, no ale przynajmniej projekt doszedł do skutku. No i w tym momencie pojawia się ten drugi passion project, czyli Irishman z masą znajomych twarzy, z Alem Pacino, z którym Scorsese jeszcze nie miał okazji współpracować. I wszystko, wiecie, wszystko wygląda jak naprawdę atrakcyjna rzecz do zrobienia i zresztą pewnie wielu z was również było bardzo podekscytowanych samą myślą, że taki film powstanie. I Scorsese pewnie też był tym bardzo podjarany i okazuje się, że co? Że nikt nie chce tego filmu mu zrobić, nikt nie chce mu sfinansować tej produkcji. Pojawiały się wytwórnie, które no, zastanawiały się, czy może no, Paramount było blisko, żeby to sfinansować, ale okazało się, że to się nie kalkuluje, że Scorsese wymyślił sobie tą technologię odmładzania, wymyślił sobie taką inną obsadę i okazuje się, że to najzwyczajniej w świecie nie był projekt, który w dzisiejszych czasach miałby szansę na realizację, aczkolwiek ja myślę, że w żadnych czasach nie miałby szansy na realizację, bo wydaje mi się, że Scorsese po prostu myślał, że jeśli w tym momencie pojawią się wytwórnie, które są w stanie wyłożyć, nie wiem, 300 milionów na film o piratach, czy 200 milionów na film o, nie wiem, superbohaterach, no to jemu dadzą te 150 milionów dolarów, żeby zrobić film o gangsterach, ten taki finalne dzieło z kultowymi aktorami i tak dalej. I okazuje się, że nie, pojawi się Netflix, więc Scorsese, który no jest człowiekiem jednak troszkę starszej daty i dla niego pewnie publikacja tego filmu, czy dystrybucja tego filmu przez platformę streamingową to jest troszkę zesłanie i troszkę prestiż niżej, a ta ograniczona dystrybucja kinowa to jest w ogóle pewnie tylko i wyłącznie taka nagroda pocieszenia, no to wygląda to, wiecie, bardzo kiepsko dla gościa, który jednak ma bardzo bogatą karierę, który wydaje mi się, że zasłużył na to zaufanie, którymi wytwórnie go nie chciały w tym momencie obdarzyć.
i trudno kogoś tutaj winić, no bo z jednej strony mamy tego Martina Scorsese, który ponownie robił te filmy przez tyle lat, zasłużył sobie na swoją pozycję w Hollywood i nagle jak chce zrobić film, chce zrobić dokładnie to, co mu w duszy gra, chce zrobić ten jeden film, gdzie ktoś mu się nie będzie wtryniał w nic i będzie mógł zrealizować w 100% swoją wizję, wreszcie, jako jeden z tych pewnie ostatnich filmów w karierze, to nikt nie chce tego sfinansować, nikt nie chce mu pomóc w tej realizacji. Na drugiej stronie mamy wytwórnie, które, no wiecie, chcą zarabiać, nie? Które są mimo wszystko, no, biznesami, więc w momencie, w którym mają inwestycje, które wiedzą, że im się nie zwróci, no to w nią nie inwestują pieniędzy, więc nie dziwię się wytwórniom, ale też no nie dziwię się tutaj rozgoryczeniu Martina Scorsese, który pewnie poczuł się zwyczajnie źle potraktowany przez Hollywood, poczuł się źle potraktowany przez ten biznes filmowy, który wygląda tak, a nie inaczej, że tego typu kino no nie miałoby szans się sprzedać, zwrócić w takim kształcie, w jakim wymyślił to sobie Scorsese. Tylko, że no błąd Martina Scorsese moim zdaniem w tym momencie wynika z tego, że on widzi kozła ofiarnego właśnie w filmach Marvela. Najwyraźniej zakłada, że jakby nie było filmów Marvela, to pewnie publika byłaby chętna bardziej na to, żeby zobaczyć jego Irlandczyka w kinie. Moim zdaniem to jest bardzo krótkowzroczne, bo to, że filmy Marvela są w tym momencie tak bardzo popularne, to jest raczej element tego całego mechanizmu polegającego na tym, że wytwórnie powiększają budżety swoich superprodukcji, inwestują tylko w duże marki, jednocześnie to jest jedyne, co się sprzedaje, bilety rosną, coraz mniej ludzi chodzi do kina, więc wytwórnie coraz więcej inwestują tylko w te sprawdzone rzeczy i to jest, wiecie, część całego mechanizmu, który sprawia, że coraz mniej ludzi chodzi do kina, a jeśli już chodzi, no to chodzi tylko i wyłącznie na sprawdzone pozycje i dlatego trudniej takie projekty jak Irlandczyk sfinansować, aczkolwiek akurat ten konkretny projekt jak Irlandczyk myślę, że nie byłby w stanie być sfinansowany w jakichkolwiek innych warunkach, ale być może Scorsese uważa inaczej. Natomiast uważanie, że winne są filmy Marvela, to jest zwyczajnie no, ignorancja i krótkowzroczność. Winne są wytwórnie, winni jesteśmy my jako widzowie, że na filmy inne niż sprawdzone blockbustery nie chodzimy masowo. Winni są właściciele kin, którzy nie oferują w tej dużej cenie biletów odpowiedniego kinowego doświadczenia. Winni są twórcy. W zasadzie, wiecie, każdy dokłada trochę winy do tego, ale nikt nie jest w 100% winny. To się po prostu dzieje. To jest naturalny proces i mechanizm, gdzie rynek kształtuje się według tego, co każdy dokłada troszkę do tego całego mechanizmu. Więc wydaje mi się, że Martin Scorsese powinien zwyczajnie cieszyć się, że w tym momencie pojawiła się firma, która jest w stanie mu wyłożyć te pieniądze na film, która dała mu pełną artystyczną swobodę i powinien mimo wszystko no, zgodzić się na ten kompromis w postaci niepełnej, szerokiej dystrybucji. Więc no tak to wygląda. Ale jeśli Martin Scorsese chciałby najzwyczajniej w świecie wypowiedzieć się na temat poziomu współczesnych blockbusterów, współczesnych produkcji, które moim zdaniem są lepsze, są gorsze, są takie, które są absolutnie fantastyczne, są takie, które są absolutnie żenujące. Gdyby Martin Scorsese po prostu chciał się powiedzieć na temat poziomu tych filmów, albo dlaczego ich nie lubi, dlaczego ich nie ogląda, ale nie używając tych ogólników w stylu, bo nie przekazują emocjonalnych doświadczeń, tylko naprawdę powiedział, czego w nich nie lubi. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo interesujące, wydaje mi się, że to by naprawdę rozpoczęło jakąś bardzo ciekawą dyskusję. Natomiast w takim kształcie, w jakim ta dyskusja no, trwa jeszcze jakoś tam obecnie, to jest to tylko i wyłącznie pochodna frustracji człowieka, który uważa, że został pokrzywdzony przez biznes filmowy w tym momencie. I tak jak mówiłem, trudno go winić za to, trudno, jakby łatwo zrozumieć jego w tym momencie, jego frustrację, ale z drugiej strony wciąż uważam, że ta frustracja jest troszkę źle ukierunkowana. Szczególnie, że no, taki twórca jak Martin Scorsese powinien się moim zdaniem z większą uwagą i z większym zorientowaniem w temacie wypowiadać na ten temat, bo jego głos zawsze będzie wysłuchany, zawsze będzie miał tutaj znaczenie. Dobra, słuchajcie, także to by było tyle ode mnie, no chyba, że pojawi się w tym temacie jakaś naprawdę ciekawa wypowiedź, chyba, że pojawi się tutaj ktoś naprawdę ważny, kto da nam jakieś nowe spojrzenie na ten temat, wówczas bardzo chętnie jeszcze się do tego jakoś tam odniosę, no ale patrząc na to, jak to przebiega w tym momencie, myślę, że już za bardzo nie ma nic do dodania, Scorsese powiedział to, co powiedział, inni tam dokładają swoje cegiełki, ale nigdy to nie są jakieś ważne głosy w tym temacie, więc to tyle. Natomiast ponownie, ta dyskusja naprawdę nie tyczy się tego, że o, im się filmy Marvela nie podobają, więc teraz, kurwa, nie mogę wytrzymać, bo im się filmy nie podobają, które mi się podobają. No nie, no błagam. Ja wiem, że słuchanie, że już czytanie ze zrozumieniem
kuleje kompletnie w narodzie. Słuchanie z zrozumieniem to już w ogóle. Już wielokrotnie miałem tak, że nagrywałem film o czymś, a potem musiałem czytać komentarze, gdzie ludzie kompletnie nic nie skumali z tego, co mówiłem. Ja wiem, że jak coś jest w internecie, to bardzo często nie poświęcamy temu zbyt wiele uwagi, ale jak się podejmuje dyskusję, warto mimo wszystko się wsłuchać w to, co ktoś mówi, wczytać się w te słowa, które w tym wypadku padły ze strony tych twórców. I wówczas wydaje mi się, że ta dyskusja będzie pełniejsza i ciekawsza i mimo wszystko bardziej rzeczowa. Także naprawdę całość nie tyczy się tego, że ktoś ma inne zdanie, całość się tyczy tego, że ktoś być może myli się w temacie tego, jak wygląda rynek filmowy lub w temacie tego, jakie znaczenie dla współczesnej publiki mają filmy Marvela, niezależnie nawet od ich poziomu artystycznego, a ten moim zdaniem bywa różny i nie ma co wrzucać wszystkich filmów do jednego worka. A jeszcze na sam koniec chciałem was zaprosić do mojej rozmowy z Kubą Koiszem w programie Fight Room na kanale Movies Room, macie też podlinkowany w opisie, gdzie rozmawialiśmy między innymi właśnie o tych wszystkich starych ludziach krzyczących na chmury, ale też pozachwycaliśmy się troszkę Watchmen. Wiem, że ten temat Watchmen jest ostatnio bardzo tutaj silnie reprezentowany na wszystkich możliwych moich kanałach, ale no co zrobić, podobało mi się. Natomiast jeszcze też, jeśli widzieliście naszego materiału w napisach końcowych o Scorsese i całej tej dyskusji, również zapraszam was tam. W ogóle was zapraszam do śledzenia napisów końcowych i moich wszystkich kanałów, wszystkich miejsc, gdzie się pojawiam i w ogóle. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.